co wyszło z 7-letnich grzejników i dlaczego warto przed każdym zamontowaniem nowego urządzenia wypłukać instalację. Jak w praktyce napełnić wodę w instalacji? Wodą uzdatnianą oczywiście. Dzisiaj pokażę, jak to można w miarę prosty sposób zrobić to, co wspominałem w którymś z poprzednich odcinków odnośnie jaką wodę wpuścić do swojej instalacji. I dzisiaj zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Klient przygotował dla mnie 240 litrów wody w takich karnistrach, które można kupić w Castoramie. Najprostsza woda, demineralizowana, nie ma żadnej reklamy, jakakolwiek wystarczy, byle była woda demineralizowana. Tu mamy całą maszynerię, czyli pompę, którą sobie napełniamy instalację. Wąż zasysający, no i wąż, którym wpuszczamy świeżą wodę do instalacji. Wpuszczamy ją na powrocie z kotła, ale w taki sposób, żeby mieć zamknięty powrót i ona wtedy leci zasilaniem już w stronę grzejników. Pół metek już jest za nami, bo już jakieś ciśnienie jest. Ale jeszcze sporo do napełnienia. W międzyczasie trzeba przekładać. Jeżeli za późno się wyciągnie, to zaśnie powietrze i przestanie. Później trzeba jeszcze raz jakby wyłączyć na chwilę pompę. Włączyć ponownie, żeby się pompa zalała wodą. Także nie wszystko się da wyciągnąć z butelki. Więc po to mamy wiaderko, do którego te resztki przelewamy i później z wiaderka sobie dopompujemy resztę. W międzyczasie będziemy jeszcze dolewać inhibitor korozji, ponieważ mamy już 100 litrów wpompowanej wody. Tu jest akurat zalecenie, by dać 1 litr inhibitora na 50 litrów instalacji, na 50 litrów wody w instalacji, więc myślę, że już możemy 2 litry wrzucić. A później zobaczymy, ile jeszcze nam więcej wody wejdzie. I będziemy dolewać tak, żeby było jak trzeba. Proces napełnienia zakończony pełnym sukcesem. Także weszło nam 200 litrów wody. Troszeczkę mamy za duże ciśnienie, ale to jest taki większy zapas, żeby można było jeszcze odpowietrzyć do końca grzejniki. Że ciśnienie na kotle jest 2-3. Myślę, że nadmiar powyżej 1,5 bara wyrzucimy. Kociel jest już w trakcie uruchamiania. A to byłoby na tyle z praktycznego napełniania instalacji demineralizowaną wodą. Jedyne co potrzebne to pompka hydroforowa, 2 szlauchy, woda demineralizowana, sporo chęci. No i odpowiednia ilość wody. Tutaj na 17 grzejników weszło 200 litrów. A tak wygląda jeszcze rozebrany Vitodens 111F. W bonusie wam wrzucę jeszcze zdjęcie od klienta, który samodzielnie płukał grzejniki, bo kocioł był zamontowany częściowo na starych grzejnikach. Ja mu poleciłem, żeby spuścił wodę, zanim przyjadę. Jak spuszczał wodę, to okazało się, że był bardzo dużo niespodzianek w postaci brudu w grzejnikach, także bonusowo będą jeszcze na końcu zdjęcia. I dlaczego warto przed każdym
zamontowaniem nowego urządzenia wypłukać instalację. A z mojej strony to wszystko. Jeżeli materiał okazał się dla Ciebie pomocny i chciałbyś być na bieżąco z nowymi materiałami, to kliknij przycisk subskrybuj, który pojawi się na dole. A ja tymczasem żegnam Cię i życzę Ci wszystkiego dobrego.